witamy serdecznie wszystkich hodowców. I wszystkie hodowczynie. Tak jest, witamy. Dzisiaj z miejsca super, u Jarka Bochęciaka, wspólny gołębnik WGG WOMP. Goszczę tutaj już kilka dni, pracujemy razem z Jankiem, podpowiadamy sobie nawzajem o stosowaniu między innymi moich produktów, naszych produktów LiveVet na Jarka hodowli, tutaj na Giewoncie. A dzisiaj chcieliśmy kilka słów właśnie, bo cały czas jeszcze jesteśmy przed lotem gołębi młodych i chcieliśmy tutaj kilka słów, tak naprawdę Janka poprosiłem o kilka cennych uwag odnośnie lotów gołębi młodych. No a gdzie lepiej się do nich, nie ma gdzie lepiej się dowiedzieć jak u Janka, no bo tutaj mistrz w hodowli gołębi młodych, no bo ten konkurs to jednak opiera się na gołębiach młodych, prowadzenie gołębi młodych. Więc Ciebie Janku poprosiłbym właśnie o tych kilka słów. No witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie. No ja myślę, że tu bardziej pod kątem rywalizacji oddziałowej, no bo wiadomo, że nasi tak. Widzowie czy też klienci firmy FlyVet to na pewno są hodowcy, którzy, w większości pewnie hodowcy, którzy prowadzą własne swoje hodowle. No, w tym czasie mamy taki okres, powiedzmy, treningów, można powiedzieć, młodych, przygotowania do lotów, czyli tak naprawdę szkolenia, nie? No myślę, że dużą uwagę trzeba zwracać przede wszystkim na tą chorobę młodych. No, tutaj może akurat stricte te produkty firmy FlyVet nie są na to, ale na pewno dużą uwagę też trzeba skupiać na regeneracji, na odbudowie, bo wiadomo, jedni trenują krócej, dalej, więc tu na przykład bardzo fajnie spisuje się Hydrovital, Liver, jak też minerały. No ja to stosuję po każdym locie w różnych kompozycjach. Jeżeli jest ciężko, no to tak jak mówię, troszkę Livera, Hydrovital, i też minerały. Wiadomo, minerały regenerują, odbudowują szybko. Tak samo Hydrovital, elektrolit, który też jest potrzebny. Energia dokładnie do tej szybkiej regeneracji. No jak i też liver, który wiadomo odpowiada za pracę nerek i wątroby. Czyli wszystkie te rzeczy są jakby potrzebne przy wysiłku. No ale myślę, że też na przykład antifungus też jest bardzo fajny środek, żeby je podtrzymać właśnie w tej, powiedzmy, takiej formie czystości, żeby nie było też różnych tam bakterii czy coś. No wiadomo, że jak już dopadnie nas to, ta choroba adeno, no to raczej tutaj bym już zastosował jakiś lek antybiotykowy, gdy już wystąpi. No bo wiadomo, że tutaj antyfungusem czy czymś, żeby hodowcy nie próbowali leczyć adena, no bo niestety na pewno się to nie uda, to mówię od razu. Więc tutaj, jeżeli już dopadnie nas ten problem z chorobą młodych, czyli adeno, no to już trzeba sięgnąć po antybiotyk. Ale tutaj więcej co, no za niedługo pewnie zaczną się loty, konkursy, treningi, więc na pewno też dużą uwagę trzeba skupić na czymś takim jak jod, żelazo. No bo jednak ten jod i żelazo jest potrzebne, ponieważ to wiadomo, buduje formę, dostarcza więcej tlenu do krwi. No i przede wszystkim dobre jest teraz na tak zwane, jak ja to powiem po góralsku, na rozhulanie się. Czyli gołębie muszą się rozhulać dobrze, więc uważam, że ten jód jest bardzo dobry z żelazem. Jest super sprawa, naprawdę gołębie dostają takiego powera po tym, więc to warto stosować. Ja tutaj do tego, co Ty powiedziałeś, dołożyłbym jeszcze Respire. No przede wszystkim. Tak, bo tutaj mówimy o stosowaniu, o odbudowie, o regeneracji organizmu po tych lotach, o produktach na termoregulację. Ja w poprzednich moich filmach mówiłem właśnie sporo o układzie pokarmowym, o oczyszczaniu. A przede wszystkim też taki obszerny materiał zamieściliśmy o właśnie układzie oddechowym gołębia, czyli płuca, worki powietrzne, jak to wszystko działa. To jest niesamowicie istotne. Tutaj właśnie dwa produkty, które pod to podchodzą, to jest nasze Respire i właśnie antyfungus. Dwa produkty oczyszczające, antyseptyczne. I tutaj, drodzy hodowcy, no trzeba o tych właśnie dwóch produktach. Ale, też... No to ja Ci jeszcze przerwę, bo to ja kiedyś mówiłem kolegom, jak ja stosuję właśnie te Respire rozpylając w gołębniku. Tak. Ale też tutaj ostatnio stało się modne tak zwana grzybica worków powietrznych. Słyszałem o tym, że to dosyć jest uciążliwy problem i praktycznie nie do wyleczenia antybiotykami. I tu właśnie niedawno zacząłem się bawić właśnie antyfungusem też w postaci aerozolu, czyli do butelki i rozpylić, bo wiadomo, że te gołębie jak wdychają, powietrze dostaje się do worków powietrznych i do płuc,
a właśnie antyfungus ma działanie grzybobójcze. Tak. I wtedy ładnie właśnie dotrze do wszystkich. Także tutaj te rzeczy jak najbardziej też można zastosować w postaci takiego właśnie rozpylenia po gołębi. Tak, bo docieramy bardzo głęboko. Docieramy na sam koniec właśnie tego układu oddechowego, czyli do worków powietrznych, tych przyogonowych. Innymi produktami tam nie dotrzemy. Dokładnie. Tylko i wyłącznie w postaci wziewnej, a te produkty jak najbardziej się do tego, no do takiego właśnie, stosowania się nadają. No miałem, powiem szczerze, przychodzili do mnie weterynarze, badali, no i grzyb, nie? No to zastosowałem antybiotyk, który mi polecili, dalej grzyb. No myślę, no to jak? Ja stosuję, no i później pewien pan stwierdził, że to też może ten grzyb występować w workach powierzchnych, w tym, gdzie go nie usuwamy antybiotykiem. No więc zapytałem tego pana weterynarza, to jak mogę to usunąć, nie? To on mówił właśnie taką inhalacją, więc znowu, jak to ja, zawsze zaczynam po swojemu kombinować, myśleć, no i wpadłem na pomysł, skoro to jest grzybobójcze, czemu tego nie rozpylić? I tak robię, widzę, że gołębie lepiej się czują i ten jakby, jeszcze nie mam to jakoś konkretnie potwierdzone badanie, że po rozpyleniu, ale myślę, że to w niedługim czasie zrobię coś takiego, że będę przez tydzień czy dwa, oczywiście nie codziennie koledzy, żeby tego gołębia tam nie wiadomo jak nie dopsikać tymi środkami, bo to tam raz, dwa razy w tygodniu, jak mu taką inhalację na noc najlepiej zrobić. I ja sobie to jeszcze chcę przetestować właśnie, że zrobię badanie, czy już w końcu zniknął ten grzyb, czy nie. No, no i super. To jest kolejna nauka. Twoja praktyka, dokładnie, nasza wiedza taka laboratoryjna ze stołu, ale jednak twoja praktyka tutaj dużo więcej daje niż nasze laboratorium, bo to się, ale najważniejsze, że to się łączy. Wy musicie stworzyć dobry produkt, a ja muszę kombinować, jak go zastosować, żeby gołębie osiągły dobrą formę. I tak to działa w naszym przypadku. I dlatego super to się spina. Janku, ja tu chciałem jeszcze zapytać ciebie o kilka rad, czy może coś zdradzisz od siebie, jak ty trenujesz gołębie, jak ty tego gołębia młodego przygotowujesz do tego pierwszego lotu, żeby on pokazał ten charakter, no i stał się dobrym lotnikiem w tym roku i w przyszłym, no żeby tym gołębiem rocznym też był dobry, no ale trzeba go nauczyć. To tak jak przysłowie sportowców mówi, trening czyni mistrza. Ale trzeba wiedzieć, jak trenować, bo to młode, jest... No młode jednak trzeba trenować, bo już dorosły gołąb tyle nie potrzebuje, ale młody jednak no na maksa. No trzeba trenować dużo, oczywiście też trzeba obserwować, no bo jak już męczymy tego gołębia tymi treningami, trzeba mu przerwać. A treningów, no ktoś, często hodowcy mnie pytają, ile? No koledzy, ile się da? Ile macie tylko czasu, ile was czas pozwoli? No na pewno im to nigdy nie pójdzie na minus, jak dużo będziecie trenować, zawsze idzie to na plus. Ile się da? No i też dużo hodowców trenuje rano, wiadomo, gołębie o 6 rano puszczają, czy o 7 przed robotą. Wiadomo, że ten gołąb to już praktycznie wali na pamięć, wali do słońca, no bo tak instynkt mu kazuje, ale ja też trochę po świecie, że tak powiem, jeździłem i w Ameryce, tu i tam. I tam z różnymi hodowcami rozmawiałem, podpowiedzieli mi parę takich fajnych trików, zastosowałem to u mnie w hodowli, no i efekt był oszałamiający, no bo przez 5 lat tytuł mistrza utrzymywałem w naszym oddziele. W zeszłym roku oczywiście mi nie udało, ale tutaj ja troszeczkę to było mojej winy, nie gołębi, więc przyznaję się, zobaczymy co ten rok pokaże. Ale w każdym razie no też bardzo dobrze jest trenowanie czasem na wieczór tych gołębi, czyli takie można powiedzieć nocne pod zmierzch. Czyli rano nie? Tylko można też rano i jeszcze wieczorem. Ale oczywiście koledzy, jedna bardzo ważna zasada. Nie rozpoczynamy treningów wieczór, tylko te gołębie już muszą płynnie trenować, płynnie latać, nawet być już po locie pierwszym treningowym z kabiny. Dopiero później to jest tak zwane wyrobianie prędkości wieczorem, żeby hodowcy nie wziął, ktoś spakował na pierwszy ogień młodych i wypuścił o 7 wieczór, no bo może się ich pozbyć. Także to nie od razu, tylko one jak już mają wprawę, one muszą umieć powracać i to płynnie, a później przechodzimy do takiej jakby drugiej fazy, że dajemy im powera, żeby szybkość była. I te gołębie można właśnie wieczorem trenować, puszczać je wieczorem. Już praktycznie słońce czasem zachodzi. U mnie zdarzyło się nawet kilka razy tak, że nie zdążyły dotrzeć do domu, bo zaszło słońce, no i musiały gdzieś na drzewie nocować, przyleciały rano. I no w ten sposób dostają super powera. Można jeszcze taką, już posunę się dalej niż powinienem, ale jak już tutaj Przemek mnie poprosił, można jeszcze taki trik zastosować, że puszczać gołębie w partiach, nie? Po 2, po 3. I żeby one po prostu widziały się, żeby się ścigały w powietrzu. To jest po prostu wyścig między sobą i wtedy naprawdę nabierają takiej szybkości. No i tyle, no. Więcej już nie mogę powiedzieć. Oczywiście. Myślę, że już bardzo dużo powiem. Trzeba tą kropeczkę przysłowiową na D zostawić na siebie. Dokładnie, no jakoś coś tam musimy też mieć jakiegoś asa w rękawie, żebyśmy mogli walczyć i rywalizować. Ale myślę, że tutaj naprawdę uważam bardzo cennych wskazówek, przynajmniej z mojej strony
tak mi się wydaje i przekonany jestem, że to bardzo pomaga w właśnie szybkości, w tym to nocne trenowanie i tak jak mówię, i w takiej pozycji. Także tyle. Janku, dobry lot. Dobry lot, koledzy, pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia.